Siemanko ludziska, Z tej strony Arek, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 19 na serii Rolniki z Ameryki. 7 rano jest, dopiero co żem wstał. Ale widziałem w baraku, że już kurde, Seden już łóżko zaścielił, coś tam się kręci. Teraz mnie stąd nie słyszę, trzeba do niego podejść, niech się przywita, bo nawet nie wie pewnie, że nagrywam. Seden! Wielu ty dla ciebie mam. Seden! O, cześć, cześć. Ty, słuchaj, cześć, ja cześć. Nagrywam się, przywitaj dla ludzi. O, cześć ludzie, cześć wszystkim. Cześć. A tu próbę próbę kręconą opryskiwacza? No wałkiem sobie kręcę i... Dobra. Ty, później możesz mi dać to, nie? Gdzie ty będziesz ten? Pierwsze uruchomienie, a na tamto dalej pole pojadę. A, to możesz mi później dać, to ja wezmę o to. A teraz... Dobra. Znajdź dla mnie jakieś zadanie. Wiesz co, tam dzwonili, że możesz przywieźć z rana, żebyś mi przywiózł pszenicę. A, dobra, bez kitu miałem ten. A ja wiem, czy my mamy pszenicę, zobaczymy, co my tam mamy. Pszenicę. A co cię do Fiata, co cię do Fiata przekonało? Spodobał mi się nawet. Tylko, wow. Że daleko masz drogę przed sobą, wiesz? Ta, dokąd? Aż na Rancho będziesz jechał. Na Rancho? No. No niby tak, tam jest... Nie, ten... nie. Myślałem, że tam ten znajomy, do naszego znajomego tam z Rancho. Do restauracji, o tu, o, patrz, o tu. Jest największa cena, koło nas, o tu. O tu, o? No. To ja to gdzie to? To co ja się najeżdżę? Nie, jeźdź na portowy elewator zbożowy. Nie, na centralny elewator zbożowy pojedź. Co ty tam, GPS-a odpaliłeś, tak wszystkie nazwy mi czytasz jak z tego? Tak, pojedź na centralny elewator. Tu w restauracji nie będziemy na razie tu nie będziemy przewozić. A, to może na cenę. Jest, dobra. To cenę nam dadzą większą, jak tutaj nie będziemy przewozić na razie. No dobra. Ja jadę napełnić upryskiwacz. Dobrze, że ty masz tego Fiata, ja ten Hesha, bo jakbym miał 25 jechać do tego elewatora, to... Dobra, ludziska, jeżeli w takim razie ja sobie będę tutaj wywoził coś. Ja sobie jadę, zobaczę. A później na wieżę, jak Seden wróci, to sobie popryskam jeszcze trochę. Jak ci ogólnie dam, tak, ogółem, jak ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka u Sedena, to zapraszam, link macie w opisie. A jak, tak, ktoś, nie, a jak ktoś nie wie na przykład, jak się tutaj na gospodarce pojawiło... Piach. Ten piach. Nazwijmy to betonem, tak jak niektórzy. To jeszcze poprzedni odcinek u mnie, jeśli nie oglądaliście. Godzinny odcinek, ale myślę, że warto obejrzeć. Naprawdę sporo się działo. No, także naprawdę masę zrobiliśmy rzeczy. Przemalowałem w ogóle ostatnio na lajcie tą przyczepę. Właśnie zapraszam też na live, dosyć często może, są. Może pokaż też właśnie, co się stało na lajcie dla tych ludzi, którzy nie byli. Kupiliśmy myjkę, umyliśmy i maszyny. I to było na tyle. I powiększyliśmy troszeczkę to pole. Zobaczcie w ogóle teraz na mapce, jakie ono jest duże. Ono jest wielkości pola number, kurde, 21. Albo i większe nawet. Tylko, że ono takie bardziej roz... Nie wiem, jak to nazwać. Rozwalone jest na wszystkie strony. Nie wiem, jechać nawozem, napełnianie. Czy... A nie wiem, jak chcesz. Co my tu mamy? Pszenicę tylko, tak? Tak, pszenicę. Tam pszenicę chcieli. No dobra. A, ładna, czysta. O, jeszcze raz będę musiał przyjechać. No nic, dobra. Tym to można jechać. Radyjko. Mówiłeś coś? Radyjko sobie... No słuchaj, ja ci nie zazdroszczę tam tym jechać 25. Ja, ale powiedz mi, wytłumacz, jak ty robiłeś próbę kręconą opryskiwacza, co? To śmierdzi tu, jak się jedzie. Ciekawe co, nie? Coś w tych krzakach, nie? No, nie, bo w tej komecie to kurde, no niby blisko, ale... Ja nie lubię tego tutaj właściciela, powiem ci. Ej, słuchaj, za Fiata... bo znak stop, no. 45 tysięcy nam dają. 45 tysięcy za Fiata? Tak, niewyremontowanego. Niewyremontowanego. To my go wyremontuję, ale to nie teraz. Nie, 101 zł tylko kto zadał, to ja teraz to zrobię. No to remontuj, kurde, oni tam tylko przyszpachluje ten... Jason, kurde. No i dalej tyle samo za niego dają. To nic, ale ładnie będzie do zdjęcia wyglądał na tego. OLX-a, nie? Tak, OLX-a. Coś tam. To porobisz później zdjęcia, nie? Albo porobim później jeszcze. Wiesz, co, ja to przykryję, żeby nie widzieli, co ja wiozę. Bo tu są, wiesz, tu są inne strony w Ameryce. No tak. Fototraktor się odgłosi. Fototraktor. Którędy to jechać teraz? Powiem ci, ja głupi tutaj. Ja nie wiem, gdzie to się jeździ. Na pewno w lewo, ale gdzie dali, to ja nie wiem. W lewo, ja w prawo, żebym pojechał. To żeś mi teraz... Uj, dobra, tam jakoś się dojedzie. Dzienne trzeba włączyć i... Tędy co jedziesz, to ty nie dojedziesz przypadkiem do tego, do tego wiaduktu, a nie. Czekaj, tu jakieś polne drogę mi pokazuje na GPS-ie.
To musi utędy będzie. Kurde, gdzie ja żem wjechał? Może świata by to jeszcze gorzej. Się odbija wszystko. No i jak sprzedamy to, to będziemy mogli w końcu planować. O której wstałeś w ogóle? Bo wstałem, zobaczyłem, że twoje łóżko już naścielone było. A piąta za 20. O kurde! Tam próbę wyszli? Kręconą musiałem z rana pyknąć. To musi tędy w lewo teraz. Kurde, jakby tu jakaś kawałek łąki był, to by tu i pole zrobił. Ty, tu jakiś wiadukt idzie. Ja nie widziałem tego miejsca, jak to jest ładnie. No, tam jest taki, no. Wąwozik fajny. Fajnie to. Ja tylko gram też tutaj na tej mapie tyle, co z tobą na serii, co gramy. No. Ale ja tą mapę jakoś bardziej zwiedziłem, w sumie ja tam jeszcze te usługi działałem. No. A no tak, skitu. Sedanik ostatnio, czajcie, chwali mi się, o, słuchaj, ja się tam na usługach zatrudniłem, zresztą na lajcie, kto był, to widział. 40 tysięcy, słuchaj, za usługi zarobimy. Ja mówię, co, no to będziemy misję robić, nie? 4 tysiące. Wykosił chłopina, kurde, całe pole słonecznika. Słuchaj, ta. Wywiezłem. Wywiózł to. Czekajcie, bo ja teraz zgłupiałem, którędy ja mam jechać. Gdzie ja tu jestem? Tędy, o. No to teraz w lewo. W lewo i później... Dobra. Wiem gdzie. I to musiło tu drogo będzie. Teraz trzeba światła włączyć, nie ma co. Kuguta też. Nie, powiem wam, że naprawdę mapka i ogólnie gra wygląda kozak. Mi się strasznie... Sztosiwo. Sztosiwo, mordeczko, tak. Nic tu nie jedzie. Nic nie jedzie. To naprawdę super, super jest. Tam coś daleko jechało, ale to już... Powiem ci troszeczkę ma, ile my to 11 tysięcy litrów ciągniemy, ile to tam na tony będzie dokładnie, to ja nie wiem. A mówiłem, weź sobie Fiata, to nie. A tak, Fiatem to ja bym na pewno, 20, połowę tego co teraz jadę, to bym jechał Fiatem. Na paliwo by połowa poszła tego. No nie, bez kitu. A wam ludzie jak się podoba gra, bo już wyszła? Możecie napisać, jak wam się gra tam. Czekaj, ta teraz w prawo będzie, to trzeba kierunek dać. Kurde, ten bliat tutaj wspomaganie gdzieś przypuszcza. Tak będziemy gadać bliat, to w końcu nam YouTube zbanuje za używanie ruskiego tego, nie? Może tak być? Nie wiem. Ale bym miał bekę, nie? To może lepiej grat. Zgret. Ale fajny młynek. Czekaj, ta aż zajadę. Gasimy. Nie wiem, czy ja go tu jeszcze od chwastów nie upryskam. Tego rzepaczku. A ładnie. W ogóle mieliśmy, tam kto był na live, to wie, teraz nie wiecie. Mieliśmy siać, znaczy już widzieliście na początku, mieliśmy siać rzepak na tamtym też polu, ale jakoś nam tak... Ale no... Ty! Stąd wszystko jest widać ładnie, o kurde! Widzisz mnie? Czy. Co to taka otwarta klapa? Może to jaka tajemnica jest? Ty widzisz mnie, czy nie? Czekaj. O kurde! Co? Jak ja, ludzie, sekretne miejsce odkryłem właśnie. Co? Pokaż. Ty, tepnij się, mordo, do NH. Chodź za mną, chodź za mną. Chodź, biegniesz za mną? Tele. Chodź, widzę właśnie. Wejdź tutaj miejsce. Do środka. I spuść się tu. O kurde. Wejdź i patrz, co tam jest. Leżak normalnie. Woda do kąpania. Radio Mario. Słuchawki, kurde, Razera. Ty, patrz, jaki tu jest luf. A tutaj krzaczory, specjalnie, że niby, wiesz, ukryte przejście. Proszę mnie nie blokować. Ty, to już wiem, gdzie będziemy kasę ze zbiorów trzymać. Bez kitu. Jak to jest fajnie. Ty, pana to. No tak średnio ci to wyszło. Dobra, leć tam z powrotem do Bliata. O. Ja naprawdę już. Lecimy. Wiem, gdzie pojedziemy na wakacje, nie? No. Weź tam odchwaszczaj ten rzepok. Lecę. Nie myślę, czego jeszcze od chwastów nie opryskać. Tu jest w ogóle jakieś ładne pole. Spory kawałek, to też zarośnięte widać, że ujujujujuj. Ogólnie tam to jest wczesna odmiana rzepaku, co seden pryska i zachwaściła się. Ale to jeszcze jest do odratowania wszystko. Ty, no i nie wiem, co zrobić. Wylać ten oprysk i... Pojechać jeszcze raz od tego, od chwastu opryskać, a później ty opryskasz to? Mhm. Czy już zostawić i opryskasz tym, co jest? Możesz i tak zrobić, to. A jak nie, to... Czekaj, tak teraz kminie ile? No.
ile by to wyszło, jakbyśmy teraz sprzedali Fiata. Jeszcze zaraz zobaczę, ile za to zboże dla mnie wyjdzie. Podoba mi się to zdanie. Seden zawsze propsował sprzedawanie tego Fiata. Dobra, to jest chyba tutaj ludziska. Jeszcze jeden kurs będziemy mieli, przypominam. Ale znowu nie będziemy mieli co tyrać, jak nie będzie tego, nie? Bez kitu. Kurde, limit do 15 na godzinę. Przecież ten bilet i tak mało co więcej pojedzie. To jest tutaj? No tak, centralny elewator zbożowy. No, to tam... Ty, ja nie mogę tu sypać. Co jest? Czego? W zły wjazd wjechałem, czy co? Pokaż mi. No to masz, tam stoi. Ja tu objadę. Gdzie? No tutaj by nawet się nie zmieścił. Weź ten, daj mi tepnąć się do tego. Ten hesza? No. Czekaj, bo tu... No szybko! O, dzięki. I teraz trzeba pomyśleć tutaj. A, żeś złamał się? Może jak z tej strony wjadę? Kierunek wyładunku lewa, no to pojadę bardziej prawą. No centralny elewator zbożowy, no to tutaj, no. No tak. Pokrywę może? Nie, to nic nie dało. Ty no. Nie mam pojęcia. Co to jest, myślę. Kurde? Może on jest otwarty od jakiejś godziny dopiero? Centralny tak elewator zbożowy. Nie wiem właśnie. Odwieź, no to jest na pewno to. No Boże, tak. Jaka gówniana muzyka leci, nie? Teraz jakiś saksofon, no. Kurde. Ty, no ja nie mam pomysłu. Trzeba było jechać do komety, kurde, i... Przyspieszę trochę czas. W ogóle chmury się wtedy szybko przesuwają, patrzcie. No i sprawdźcie, możesz na przykład teraz. Może to od jakiejś godziny jest dopiero. No i czego? Pokaż, pokaż. Kurde. Już mnie przygonił do jakiegoś... O, Javirę wybudował i... On skup robił, o. Ty no. Dobra, no mamy... zabieraj się stąd. No i mamy pierwszą kosę z sąsiadami. Nie przyjadę więcej tutaj, nie chcę zarobić, to nie. Wracam na kometę. Nie chcę nam przyjąć. Wracam. No sprzedaj tutaj ty. Tej restauracji tutaj sprzedaj najwyżej, nie koło nas. No to mówię, no to do komety jadę, nie? To jest kometa. Ty, ale jest to sekretne miejsce, to ciekawe, powiem ci. No. Jak się to w ogóle znalazł? Ładny młyn, mówię. To mówię, a, się zatrzymam, nie? Wchodzę do środka, patrzę, jakaś klapa otwarta jest. No to ja skoczyłem tam, nie? Patrzę, a tam jakiś kurde, wiesz. Czekaj, ej, no to co? Sprzedajemy bilata? Czekaj, na razie nie wiem, ile będziemy mieli pieniędzy. Kurczę. A ten Enhesh niby już troszeczkę się podzużywał, ale nie widać po nim tego. Ludzie mi pisali, że się bieżnik na oponach niby zużywa, ale z której strony? Nie, chyba nie. Nie, no gdzie? W ogóle nie widać po nim śladów zużycia jakiegoś. Wszystko ładnie wygląda, więc nie mam pojęcia w sumie. Ty, to ja chyba jakąś misję zrobię w tym czasie. Możesz zrobić w sumie. Kurde, jakbym wiedział, to bym nie jechał taki kawał. Spedycja nie powiodła się. Co? A to ja tam sobie. Aha, okej. Okay. Czekaj, to dobrze, ja jadę. Ja tu dalej nie znam tej okolicy. Dobrze, jadę. Włączam się do ruchu, ale nic nie jedzie. To można jechać. Ogólnie ludziska już tylko 2 godziny mi zostały do końca jazd. Więc możliwe, że już całkiem niedługo prawko, o ile zdam. Myślę, realnie legalnie w tej Ameryce w końcu jeździł. Ej. No traktor mam, tak? Nawet powiem to jestem zero dobra. Sędę tam coś po afrykańsku właśnie przeczytało. Nie, skąd jak nawóz wyczasne? Nie, to chyba głupi, że ja mam sam nawóz kupić. Nie wiem, jadę na tę kometę. Będę jechał obok ciebie tam niedaleko. I manewr wyprzedzania, bo się wlecze pan tutaj. Gdzie jest pole numer 5? O kurde. Co żeś kupił?
na poza. Tak, 3200 nowe maszyny dla mnie pokazało. No to za nawóz. Jak oni wolno jadą? Kieruneczek w prawo. Zajadę ci drogę, już ci nie zajadę. No i dobra. Chyba zasiewkę do nawozu. Ja pierdzielę. Co jest? Patrz, ja się boże. Kupiłem nawóz. Kupiłem nawóz, nie? Kupiłem dwa worki nawozu. Myślałem, że może mi tyle wystarczy. A tutaj wcale nie muszę kupować nawozu, muszę kupić tylko jedną tą. No to będzie na gospo najwyżej, nie? To nie ubywa, nie? Patrz, ja się wożę NHS-em, ten Sewalterko się wozi. Tego Fiata też całkiem w odstawkę zaraz. Ty, no i mówisz, że to tutaj się gdzieś sprzedaje? No, tam gdzieś z tyłu spróbuj. Kurde, 20 metry. Za chałupo na kometę można wywozić, ja nawet nie wiedziałem. Ty gdzieś koło piątki gdzieś jechałeś, czy nie? Co? Koło piątki jechałeś? Ej, i tutaj mogę normalnie. I patrz, i leci. Hajsiwo. Ja nie wiem, co oni tam popadli. Może wiesz, że Polaki już nie chcą, dyskryminacja. Może być. Wypieli się na nas. No, oj, no, 6,5. Jakbyś nie kupił tego nawozu, byśmy mieli z 90 już. Ale jeszcze pół przyczepy może będę miał. Jak nie, to chociaż ćwiartkę. To wywieź, ale czarno ja to widzę. No. Oj, ciężkie czasy. Warto wspomnieć, że mamy 250 tysięcy długu, się dowiedzieliśmy ostatnio. No, myśleliśmy, że mamy zero. Na live'ie ludzie napisali, że 250 tysięcy długu. Kurde. Myśleliśmy, że na zero jesteśmy, nie? Mniej niż zero. No i od razu planujemy pójść w jakieś zwierzęta, bo... Ale mi dużo nasypało. Pierwsze myśleliśmy, że tak po prostu będziemy... Las i ten... Znaczy, zobaczmy, czy są tu jakieś obszary leśne. Niby są. To może Beskidu Seden pójdźmy na razie w las i zobaczymy, jak... Z drzewa naprawdę mieliśmy... Kurde, no gospo se zrobiliśmy tak naprawdę... Podwórko z lasu. Ty, no a zobacz, jakby ile by kosztowały jakieś maszyny takie typowo leśne, żeby kupić, bo naprawdę... Znaczy, no co, my mamy rębak do pniaków mamy legalnie i mamy wyciągarkę do drewna. Więc no w sumie, tylko przydałby się jakiś HDS albo coś takiego. No to właśnie o tym mówię, no. Chyba, żebyśmy poszli w te wióry, zobacz, po ile wióry chodzą. Zaraz zobaczę. No to na tartaku na pewno, gdzie jest tartak? Tutaj. Gdzie to można zobaczyć? Ceny, tutaj. Tartak. Ceny. Czekajcie, czekajcie. Za drzewo jest 130 ten, a za wióry jest... Nie, to jest cena za wióry. 136. Nie wiem, nie umiem w tych analitykach twoich się tutaj rozpoznały. Dobra, 130... mamy 89 tysięcy i teraz czekaj. Jakbyśmy sprzedali Fiata, to ile byśmy mieli? Weź tam kalkulatora. 50. 50, tak? Doliczyć. Tak, ale... No to liczyć 90 plus 50 wychodzi nam coś ze 140 tysięcy, tak? No. Kurde, i powiem ci, zastanowimy się. Ale chyba ja nie jestem jednak co do sprzedaży, bo coś tak wypompujemy na nowy traktor. No. Nie. Ja bym wolał mocy wcale nie tak będzie więcej, nie? Tak, co z tego, że to jest wolne, jak mamy New Holanda, nie? No tak. Także chyba się wstrzymamy z ciągnikiem. Trzeba wyjść na prawdziwe zero i wtedy będziemy myśleć dopiero. Myślę, że pójdziemy w las na razie. Ja bym poszedł w las. Jezu, jak to brzmi, nie? Dobra, to idę. Nie, czekaj, mówisz w las, jakby... Zaraz zobaczę tutaj. Sklepik. Ja tu opryskam samo. Żeby to nam nie zachwaszczało. Sklepik, jakbyśmy mieli kupić sprzęt leśny. Czekaj, to trzeba wyżej dać, o. Sprzęt leśny. Właśnie mnie ciekawi, ile jest wiór z jednego tego, nie? Aha, kurde, ja tą krawę drzewa opryskam. Jakby chcę kupić to do wiór. Za 64 tysiące. Może to by się o moment odbiło, nie? Może i tak. Nic, zobaczymy jeszcze. Jakoś, nie wiem, przetestujemy to może. Nie? Ej, tak teraz patrzę, że te ptaki tu latają. Jak chcą wyzdychać z tego oprysku, to ja ich nie namawiam, nie? Same przylatują. Ale tak jak mówię chyba, nie? Przetestujmy to gdzieś. Tak. Ile będzie tych, ile będzie z drzewa? Bo na razie w sumie to drzewo nam się najbardziej opłaca. No tak, zobacz, mówię, ile my na drzewie zarobiliśmy. Mówię, 24 tysiące, to jest nasz największy chyba dochód do tej pory. No. A patrzcie, że to był tylko głupi pomysł, żeby pole powiększyć, a na tych drzewach, co wycinaliśmy przez to właśnie,
Zrobiliśmy w sumie, zrobiliśmy największy dochód, tak, w naszym gospodarstwie, jakikolwiek. Więc to leśnictwo to jest takie, myślę, że całkiem dobry kierunek tutaj, żebyśmy na początek obrali. Później jak wyjdziemy na zero na tych drzewach, no to w tym miejscu, gdzie były drzewa, no to się zrobi pole. Więc też mamy darmowe pole tak naprawdę. Kupujemy na przykład obszar za 200 tysięcy, ale nam się kurde ile, może nie tyle zwróci. Znaczy ono się od razu odbije, nie? Tak, to będziemy mieli, wiecie. Będziemy mieli też obszar, z którego jednak nie tylko będziemy mieli pole, ale też zarobimy z tych drzew. Później możemy sobie tam zrobić pole. Chodzi o to, żeby jak najszybciej to na siebie zarabiało. Jak będziemy się pszenicę, to na siebie wcale nie zarabiać. No tak. Dlatego lepiej kupić, myślę, obszar leśny. Powycinać tam wszystko w pizdzie, tak to się mówi. I dopiero później, wiesz... Te drzewa, powiem ci, mogą nas ustabilizować finansowo, że tak powiem. Ogólnie tutaj ludzie jest zasiana pszenica. Myślę, że jak będziemy o nią dbać, to naprawdę kawałek ładnego pola, więc... Na live było siane, więc... Świeże zboże, że tak powiem. Niedawno zasiane. Naprawdę widzę, że jakieś tu gotówki nie będzie za ten... Za misję? Nie. Właśnie te misje w tym farmingu... Trudniejszy jest dużo ten farming. No i my też nie gramy na najłatwiejszym, nie? No to też, my też gramy na... Typowe od zera, nie? No. Ale... Zmieszczę się? Na przykład, teraz robię misję Waltru, za którą mam tam 100 tysięcy, 10 tysięcy dostać. Ujuju. Ale ja muszę tak wypożyczyć te maszyny, to już mam chyba z 1000 zł. No. I muszę jeszcze ten. I muszę kupić muszę sam nawóz. Ej, no kurde! Myślałem, że już to ominąłem. No tak, no dlatego mówię, no te misje to tak nie bardzo. Mamy sprzęt jakiś do drzewa, mamy. Z pniakami już się nie musimy użerać, bo podjeżdżamy później tylko tym rębakiem do pniczy, jak to się tam nazywa. I cyk, zrobione już, nie? Kto to kaszle w tej piosence? Właśnie, ty? Nie, właśnie, jakby jakiś taki stary dziadek się dusił, no. Nie? Ej, no to... Myślę, że to jest dobry plan, żeby pójść w to drzewo, ale to musielibyśmy kupić... Ja bym kupił ten rębak albo coś w tym stylu, bo... To wozić tą przyczepą to jest naprawdę... Tragedia. Bez kitu, nie? Ale zobaczymy jeszcze. Ej, a jakby kupić Arek tą najmniejszą przyczepę? No. Zdjąć z niej burty i pasami przypinać to drzewo, to chociażby nie spadało. Też to strotmankę? Czekaj. No. To by było w przyczepach, tak? Tak. 8 tysięcy. Zobaczmy, jakie to jest wielkości. Pojemność 4 tysiące, pojemność 8 tysięcy. Ty, ona by była na zboże w razie czego. 12 tysięcy jej można zrobić. Ale o to chodzi, że się burty zdejmują, nie? To jest najważniejsze. Mhm, marka Kult Trelleborg. Pasami byśmy przypinali i było git. Ty, może? Co ty na to? Może byśmy ją wzięli? No ale to nie teraz, wiesz? Nie teraz, bo... Dobra. Mamy pieniądze, trzeba... Ej, można ją w ogóle kupić bez burt, nie? Albo na niskich. No. Ale to przetestujmy pierwsze przetestujmy, co z tymi biurami. Ile jest tych biur? No i jak taką przyczepę biur zawieziemy, to i jaka kasa z tego jest. No dobra. Także ludzie, możecie nam doradzić, nie? My się jeszcze ze wszystkim wstrzymamy. Tak jak Seden, jak chce mu się srać na odcinku, to też się musi wstrzymywać ze wszystkim. Nie, tu mam krzaków teraz dookoła. A, no to... No ja słuchaj, sama trawa, nie? Ja łamanie. Ja łamanie. Tak średnio widać z góry, jak to... Co tam gra na jakichś cymbałkach teraz? Nie wiem, dziwne te piosenki jakieś. Nie wiem, co to włączyłeś naprawdę. Opryskane. W ogóle co tam nam pokazuje? Nawiezienie 49%. Zachwaszczenie 0. Wymaga wapna, pisze, czaisz to? Weź to z misji, przyjedź tutaj. Ale ja się je nawóz, a nie wapno. A. Dobra, składam w takim razie Hardiego. Szkoda, że nie ma mniejszych opryskiwaczy na początek. Tylko od razu taki duży Hardy, nie? No. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No i pług, żeby był chociaż ten Kun 4. Kun 4, tak, z 17. Nie? No on jeszcze w 15 był. Także Seden, nie, powiem ci, nie wiem, czy u ciebie na odcinku nie zrobimy akcję, kurde, drwalnie. Już takie pełnoprawne, w lesie, nie? Z przyczepką. Tak, ty, ja bym wziął tą Strautmankę. U ciebie ostatnio był drwalnie? No. Ty weźmy ją, to na pewno będziemy się mniej męczyć. Jakieś gałęzie czy coś. No ja po nią pojadę od razu. Można by zawsze załadować i na dwa wozić, nie? No. Ale, słyszysz, ale kupią bez burt. Bez burt całkiem? No, tak. Oj.
Bo w niej się nie otwierają burty, nie? Tylko możemy kupić bez burt. Aha. Na jakichś małych kółkach chyba by pasowało, nie? A to można jakieś do wyboru są, małe i duże? No, czekaj, ustawienia kół. Czekaj, zaraz ja zobaczę. Nie no, Michelin chyba weźmiemy. Jakoś tak mnie ciągnie do tych Michelin nowych, nie? Dobra, Seden, biorę w takim razie, to wyjdzie nas. No dobra, w sumie mogliśmy te lizardy. Ale w sumie też. Treleborgi to kosztują 1000 mniej. A to lizardy zero. Lizardy wezmę. Są takie lizardy. Fajne, wąskie, płaskie, no. No, w tej swojej mamy takie szerokie, to się przełoży. Dobra, 8000 i myślę, że mamy przyczepkę fest. Dobra, ja w takim razie biorę Fiata, Bliata i jadę. A ty gdzie tam jesteś? O, albo nie. Sorry, o. Fiat, za wolno byś jechał. Enhesz, zapomniałem, że Enhesza mamy na gospodarstwie. Nie wiem, czego mi się dziwnie skojarzyło, że ty nim jeździsz, nie? Co, Enheszem? No. No bo mamy tylko dwa ciągniki nie, na razie to. Ja 60% dobra. Mam dopiero misji. Mhm. No nie wiem, zobaczymy jak tam ten... Jak a może to się coś jeszcze zarobi, nie? Też coś się zainwestuje. Mhm. Na pewno się przyczepka zwróci, tak czy siak, zaraz. Fajnie, że my mamy tak blisko, kurde, do tego sklepu, nie? No, ale też musimy myśleć wszystko w tym kierunku, że co kupujemy, żeby to na siebie zarabiało, nie? No. Kupimy tą przyczepę, wyjedziemy dwa razy trzeba, ona już się zwróci, bo pojedziemy dwa razy. Mhm. Ten NH, powiem ci, z tym obciążnikiem to się prędko nie rozstanie. Tak pasuje no. Do niego to, że się człowiek w ogóle tego nie odpina. Teraz zróbmy tak, że jak pójdziemy w to drzewo... No i bez kitu, i to ma pasy. No to u ciebie robimy w takim razie akcja drwal, nie? Może być, no. Tak jest, tak się zrobi. A ładna jest. Zaraz ci ten... Tepnij się do Fiata. Ja zaraz tam będę i zobaczysz, jak to ładnie wygląda. Czekaj chwilę, bo ja tu mam inny problem. Przy tej komecie to tak wynosi na tym zakręcie. Kończy mi się nawóz i będę musiał jeszcze raz przyjechać i kupić worek nawozu. A ładna jest ta Strotmanka. Będzie kurde jak nic do tego. I powiem ci, w razie czego... Zawsze możesz dokupić te... Dołożyć burty. I normalnie zboże tym wozić, nie? To także to też jest takie... Nie tylko do jednego się nadaje, nie? Cofnę nią tutaj, Bułgara. No i wiesz, ona w przyszłości, jakby to jakieś tam zwierzęta, to będzie też na belki i na palety przede wszystkim, no. Jakbyśmy chcieli coś wozić. Myślimy właśnie, czy kupić konie, krowy, czy świnie, nie? No właśnie, i najpierw musimy miejsce znaleźć dla tego wszystkiego. A ładnie maszynki stoją. A miejsce to chyba gdzieś tutaj koło gospa się zrobi, nie? Mhm. Ja myślę, że tutaj koło tych silosów, że to drzewo się bytnie... Tepnij się, Sedenik, zobacz jak to ładnie wygląda ta Strotmanka. Zaraz, czekaj. No na razie jedź, na razie jedź. Nie, no już przyjechałem na gospo. A. Dlatego chciałem właśnie, żebyś zobaczył ją, jak ładnie no, czekaj, chwila, czekaj, chcę tego, dobra. Sieję już dobra. Ten nawóz, to przyjedziesz ty mi do sklepu najwyżej walczą. Mhm. W tym razie to ja będę oglądał. Ja za ten czas umyję troszeczkę. Bo to dał się... Kwiacik uwalił. Powiem wam, że do Fiatów mnie nie ciągnie ani do aut, ani do ciągników, nie? Jakieś takie to mi się wydaje... Nie oszukujmy się, to nie jest jakaś tam czołowa marka. No... Przepraszamy tutaj wszystkich Fiaciarzy, no ale... Tak, ale... No jakoś... Tam nie jest. Jedynie chyba na co bym się mógł skusić z Fiata to jest... 126p. Nie, ale już mówię o tych takich troszeczkę nowszych. Dobra, starczy. Ty, czekaj, zobaczę, czy się bez kitu ten bieżnik zdziera. Jest takie to niby... Poździerane się wydaje, takie pofałdowane, ale czy to jest właśnie to zużywanie się? Nie wiem. Nie, chyba nie. W ogóle jest tyle rzeczy, co chcielibyśmy kupić, nie wiem, pole by się przydało. A nie stać nas, no. Po Fiacie to nic nie widać, on się prawie w ogóle... A, no tak, bo ty go naprawiałeś. No ale w Enheszu on ma, zobaczcie, niby prawie, że pół mu już zabrało. To pół, a no. W środku tylko widać trochę, że się zużył. Ty już ten? Już nie, no w środku też, nie. Marek. Co? Tak, ja już czekam na gospie, już przecież przyjechałem z przyczepką, już zakupiłem ją, wszystko. Ej, naprawdę, zabraknie mi dosłownie, nie wiem, kilka kilo tych nawozów. Daj się tepnąć.
Czekaj, jest inny myk, jak to zrobię. Ja już zaraz chodzę do misji. Pamięci 7 też myślałem nad turem, nie? No, też sobie o tym myślałem. Ale to jeszcze zobaczymy. Powiem wam, ludzie, że musicie nam troszeczkę podpowiedzieć tutaj. Bo tak wiecie, my z Sedenem planów jest dużo, ale z ich realizacją to jest gorzej. No. Tym bardziej, że mamy jeszcze dług tak naprawdę, formalnie. Więc no, doradźcie nam, w co mamy iść, nie? Czy bardziej, znaczy w co mamy iść. Co zrobić, żeby zarobić? A się nie narobić. A się nie narobić, tak. Mówię, no ja bym stawiał na las. Bo z dwoma polami to my nie nawojujemy, na pewno. Bez kombajnu tym bardziej. No, a tak las i las zarobi na kombajn. A tak zobacz, ten musimy kurde 200, ale ubywa pieniędzy. Ale ubywa pieniędzy. Nie wiem czemu. Temu, że ja na autopilocie jeżdżę, bo chcę już dosiać, bo nie chcę jechać. Ale Seden, pieniądze zapierdzielają jak głupie. Widzę, ale nie chcę pojechać kupować nawozu, bo zostało mi 4% pola, nie? Mhm. Nie będę jechał, żeby 4% pola zrobić. No okej. Okay. Dobra, ludziska, ja wam pokażę tutaj, jak to pole się ogólnie rozrosło, bo wy widzieliście to, jak pryskałem, ale tak powierzchownie, a teraz zobaczcie. To pole jeszcze zyskało tą część. Myślę, że to wygląda no mega. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie hashtag pole. O, tutaj nie dosiał ktoś. No ciekawe, kto siał. Ty też siałeś. No to aha. Ja właśnie tam w tym miejscu dosianym. A wiesz, gdzie ja jestem teraz. I ogólnie, ludziska, jak dotrwaliście do tego momentu, możecie napisać hashtag 7.46. Albo po prostu napiszcie 7.46 w komentarzu i będę wiedział, że chodzi właśnie o tą konkretną minutę w grze. Pole nie należy do ciebie. Pomocnik F przerwał pracę. Ale Seden, nie dość, że my biedne, to jeszcze ten zatrudnia tam jakichś pracowników. Ukraińców, tak. Nie, już kończę. No ale zobaczysz, jaki zaraz dochód skoczy. Mm. W ogóle cały czas, czy sprzedaliśmy zbożę, czy coś zrobimy, cały czas się kręcimy koło tych 80 tysięcy. Koło 80 tysięcy, dokładnie. Cały czas. No bo tak, mówię, na zdrowy rozsądek. Gospo jest na razie dosyć biedne, żyjemy w baraku bez dachu. Po którym łażył kurde ptaki, sio. Bo serio? Zaraz strzel, bo powystrzelam, tak. Mamy, no maszyny może są jakieś tam nie najgorsze. Ale tak, nie mamy kombajnu. Spójrz na Fiata. Mamy tylko dwa pola. Tak na dobrą sprawę. Mamy tylko dwa pola. Dobra, więc patrz teraz. No, więc tak jak mówię, no my z tymi polami tutaj nie nawołujemy. Kto tu narzucał jakiegoś? Patrz teraz, gdzie przepływ gotówki, nie? Kontrakt na pracę na polu 5 został zrealizowany. Zaraz zobaczymy, jak przelew zrobi ten. 13 tysięcy! No i co? Co ty robiłeś teraz? Nawóz, tak? Nawóz siałem i jeszcze... No to wiadomo, 3 tysiące musiałem na nawóz poświęcić, nie? Bo kupiłem. No ale 10 tak czy siak... O, jesteś tutaj już. Kurde. 10 tysięcy tak czy siak wpadło, kurde, tak na czysto. Ładnie mi zapłacił, nie? To powiem ci, trzeba patrzeć mniej więcej zarobek, ile będzie z jakiegoś tego. Ładnie może, mi zapłacił. Może jednak ten... No ładnie. Ten jakiś hojniejszy niż ten skór... Jak on był? Nicki. Co? Tamten Jonathan, jakiś... Nie El Salvador de la kurde Pablo Escobar, o. Jakoś tak. Bo to jakiś... Bo Esteban Julio Ricardo de Rosa Ramirez, Diego Esteban Julio Ricardo de Rosa Ramirez i Jorge Andriz, nie? Tak, to na pewno był on. Ty, Sedenik, patrz Trotmankę, chodź... Ale kto? Ten, co mówiłeś przed chwilą, patrz Trotmankę. Powtórz. Nie. Boli mnie. A ja jak mi boli. Ładna jest, nie? To co? Tak, zarobista, ale to co, kończymy... Skoczyliśmy w jednym i tym samym momencie. Czy wytniemy jeszcze z jedno drzewo? Nie, no co ty, nie chcę też przedłużać. Dla zasady. Bo może ludzie nie chcecie takich długich odcinków oglądać. Nie, napiszcie. No. Pomyśl teraz, jakbyśmy mieli... Kupujemy tura, jakbyśmy mieli tura, byśmy całe drzewo na to ładowali. Mówisz? No kurde. Byśmy nie musieli tych małych klocuszków. No to rozwijać. Czekaj, to już kupuję. To będzie ładowacze czołowe. Jest jakiś fabryczny enhesza? Nie ma. I ty, co, no, ale teraz... chwytak do drewna? No, tak. Tylko, że teraz obciążnik pójdzie w odstawkę, nie? Na tył pójdzie. No tak, ale ogólnie w odstawkę. No. To czekajcie, najpierw ten. Też w niebieskim kolorze? Tura? Końcówka niech będzie w tym. Czarnym. Nie, tur będzie w czarnym, a końcówka nie będzie w niebieskim, o. A ja właśnie odwrotnie myślałem, żeby zrobić. Nie, daj tura niebieskiego. Ale jak to będzie brzydko wyglądało?
Będzie ładnie wyglądać. No dobra, jedź zobacz, a my zaraz zobaczymy, jak końcówka będzie wyglądać. Gdzie ty jesteś? No tu, w sklepie. Puść mnie. Ale to i tak przyjdź, bo jeszcze jadę ten, konsolę założyć. No to właśnie, ja chcę na sklep. Weź mnie na chwilę, daj. Dobra, thank you, Richard. Co ty robisz? No konsolę zakładam do tura. A no tak. 1500, jeszcze nie jest tak źle. Nie jest źle. Może my go zshipujemy w ogóle kiedy na 120? Czekaj, się ładny zrobił. Czekaj, zobaczę ile by to nas kiedy kosztowało. Ustaw, czekaj. 9000. Na razie to nie. Nie teraz, teraz nie. Tera. Teraz w sumie mamy co też, mamy co teraz co... Co mamy teraz Fiatika, to Fiatik tam se ciąga, a to se ten na razie z naszymi maszynami daje radę, nie? No. Nie no, ten NHS to bez niego to nie wiem jakbyśmy dali radę, jakbyśmy samym Fiatem mieli działać. No. Ty, ale jeszcze najlepsze jest to, że... I ta muzyka mnie denerwuje, w następnym odcinku nie będzie muzyki. Jest taka, jakaś taka płowa ta muzyka. Piąta taka, nie? Jaką końcówkę. Już. Wiesz co, patrz ładnie to wygląda. No dobra. Tylko, że nie tego tura kupiłeś, nie? No jak nie tego? No tego kupiłeś, tego dłuższego. Tego krótszego? To nie dawaj, wiem. ej. Podjeżdżaj. Zapnę cię. A ile masz czas odcinka? Ty, rozjechałeś mnie prawie. Aha, czekaj, nie, ja nie patrzę na czas odcinka. No to byśmy mogli ten, jeszcze drzewko ściąć. Nie, no co, to już i tak pewnie trwa ten. A tak nie mamy lasu przecież kupionego. No ale tu jeszcze na tej naszej farmie można jeszcze dalej działać. To już u ciebie zobaczymy. Dobra, to się coś wybierze. No, także ludziska... bo nie chcę też, żebyście mieli takie strasznie długie odcinki, żebyście to na przymus musieli tak długo oglądać. Także napiszcie, czy chcecie właśnie gdzieś takiej długości, czy dłuższe. My z Sedenikiem, no... Coraz jakieś tam widzicie nowe nabytki. Tak, i jak widzicie też... Ja przepraszam za ten mój internet, dlatego dłuższe odcinki są arka. Dużo dłuższe niż powinny być, u mnie są znowu krótsze, nie? Ale... No co zrobisz, jak nic nie zrobisz, jak to się mówi. Dobra. Gaś to. Wyłączaj komputer. Palto. Dobra. Ładnie teraz to wygląda. Seden, wyrzuć bota. Przecież ja mogłem zmienić tą muzykę. Mogłeś. Czemu mi tego nie mówiłeś wcześniej? A jaką masz czapkę New Hollanda firmową? O, no jak dobrze, bez tej muzyki bardzo. W końcu. Do tura mi dali, nie? Tak. Ej, bez kitu, nie? Jak teraz, jak byłem... Jaki kafar, a ty w ogóle nie ściągasz tych okularów chyba, nie? No nie, no jak byłem założyć ten, jak byłem założyć... Seden? No. Weź na tego tura i kucnij. Jak nasza mapa się nazywa? Słyszysz? Au, tak patrzę. Palec. Palca mi przydusiłeś. A tam przydusiłeś od razu. Kurde, czekaj, bo... Co to, góra-dół tylko można? Co? Daj to! Końcówkę nie mogę operować. Trochę techniki się gubi. Ale nie, całą tą, całą końcówkę. Lol. Dać dziecku NHS-a. Ej, serio, nie miałem takiej opcji, ludzie mogą zaświadczyć. Dobra, czekaj, na dach! Dzięki! Zboostował mnie na dach. Dobra, ludziska, w takim razie... W dzisiejszym odcinku, no mniej tak, wiecie, pomysłowo może, ale jakieś nabytki były, coś tam żeśmy sobie porobili. Mamy spinę teraz z typem, kurde, z tego, z elewatora. Jednak tak. Swoja kometa najbliżej, kurde, trzeba się sąsiadów trzymać i tyle. Tak. Nie będzie, nie ma co im, nie ma co im srać tam, kurde, już pod tymi krzakami, powiem ci, bo... No, na przykład to sprzątnie. Źle z nimi nie mamy, nie? Ja chyba to sprzątnę nawet jeżdżę gdzieś w nocy, bo... Weź sprzątnij, no bo śmierdzi, to za kisło tam. Tam wylałeś... Weź mnie opuść. Dziękuję. Sprzątnę to, bo wstyd. No, dobra, wysiadaj w tej chwili. Ej, a silne ma te. Dobra. W takim razie... Ja wam, ludziska, dziękuję za oglądanie. Tak jak mówię, jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, to zapraszam. W ogóle chyba zrobię listę z linkami do wszystkich odcinków z tej serii w opisie. Tak myślę, że będzie najlepiej dla was, jeśli ktoś nie oglądał lub jest nowy. W sumie fajnie by było, fajny pomysł. No. I co?
Zostawcie łapeczkę, jeśli wam się odcinek podobał. Komentarz. A mamy nadzieję, że tak. A mamy nadzieję, że wam się podobało, bo nam się, tak jak mówię, gra mega po prostu na tej serii. No, naprawdę. Subskrybujcie, bo w ogóle ludzie, to co wy robicie, co ja powiedziałem, lubicie czy robicie, bo sam nie jestem pewien. Nie robicie chyba, dobrze. Dobrze. Ale to co wy... No? No właśnie, wiem, o co chcesz powiedzieć. To co ludzie robicie z, naprawdę tutaj z naszymi kanałami, bo Sedenik wam dziękował już za to, że żeście mu wbili 1000 subskrypcji chyba. Dziękowałeś czy nie? Nie! Wielokrotnie dziękowałem, ale już poczekałem na swój odcinek. O? I w swoim odcinku postaram się to. Dobra. Ale i ludzie u mnie, naprawdę, w ostatnim czasie przybyło też naprawdę bardzo dużo subskrypcji i już mało co brakuje tak naprawdę do 40 tysięcy, ludzie. Ja w życiu się nie spodziewałem, że taką ilość subskrypcji będę miał. Także dziękuję wam za to z całego serdu... Czego ty się zjewa? Ty się łamiesz tu? No nie! No nie! Już myślałem, że chociaż z jeden odcinek bez srania będzie. No nie może. Ty masz coś z żołądkiem, chłopie. No ale już teraz na naszej działce. Ale patrz, biegłem do tamtego krzaka, ale nie doleciałem. Jak nie wyjeżdżałem do strony z gospa, tak nie będę wyjeżdżał z tamtej. Będę. Ale słuchaj, no. Leciałem do tamtego krzaka, ale nie doleciałem już w tej małej trapce, musiałem. Będziesz to będziesz sprzątał później. Tym turem zaraz to zgarniesz. Ty, tu jest ładna kępka. Idź to zgarnij tym. Idź to zgarnij tur. U nas jest zawsze na odcinkach tak, że już myślisz, że koniec, a tu jest. No co? Na rąbą, dobra. Jak biegnie. Ej, chodź tu jeszcze na chwilę. Podejdź do płota. Wiem, że papieru nie masz. Chodź. Odwracaj się w tej chwili. Spodnie to się później odwróci na drugą stronę. Wycie dupy. Dobra. Ja to chyba aż normalnie ludziom wpiszę w komentarzu, że wycie dupska. Ty karszerem, nie? Tak. Dobra, sprzątaj to gówno. A mycie dupy pod ciśnieniem. Ciśnieniowe mycie dupska. O Boże. Ciśnieniowe mycie dupska. Nie, mycie dupy pod ciśnieniem, to brzmi po prostu... Przez odbyt do serca, kurde, dobra. Leć tam, sprzątaj, ja się jeszcze tutaj pożegnam z widzami. Od karszera do farmera. Dobra, bo już na nic się robi, na nic. Ja skakuję na Fiata. Boże, ten się łamie w każdym odcinku, nie? Dobra, ludziska, nie trzymamy was już dłużej. Kto dotrwał do tego momentu, niech napisze hashtag łamanie czy coś takiego, nie? Ten to pojechał sprzątać turem gówno. Dobra, na razie, ludziska, trzymajcie się, cześć. Pozdrawiam, ciepłe. Zapraszamy na kolejne odcinki. Na kolejnego odcinka. Pa.